Siemano, skończyli, witajcie detalingowe świry w kolejnych detalingowych testach, ale dzisiaj, moi drodzy, nowa seria Detaling MMA. Będziemy wybierać dotychczasowych liderów, jak chodzi o teoretyczną jakość na świecie względem detalingowych produktów i zestawiać je z naszymi formulacjami polskimi i pokażemy, co Polak potrafi i jak słak mocny jest, a możliwe też, że udowodnię, że liderem światowym jesteśmy. I w tym momencie, moi drodzy, nie wybieramy słabiaków, tylko będziemy zawsze wybierać w teorii najlepsze, dotychczas najlepsze marki światowe. I dzisiaj mamy The Iron Blood Wheel Cleaner Plus i Iron X, moi drodzy. Ten kozak znany jest od lat, jak chodzi o produkt, więc dzisiaj przetestujemy, zobaczymy i jedziemy z tematem. Felger, pokaż, jak wygląda aktualnie. Dosyć, można powiedzieć, smutny widok. Brudna. I czeka na konkretny detailing. Więc od czego zaczynamy? Opryskiwacz, moi drodzy, akurat jak chodzi o Iron X-a, nie jest oryginalny, dlatego że gdzieś go przesiałem. Butelka kupiona, koszt 65 zł. Kontra 39,90, więc różnica cenowa to 25 zł od strzała. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, opcja rozcieńczenia 1:1 u nas, dlatego że wersja Ready Do It, tak jak ten CarPro, to jest koszt jeszcze mniejszy u nas, dlatego że jest to koszt 32 zł. No, jak chodzi o samą szatę graficzną, stawiam na tolka banana, hologram, metaliza, petardziocha, kształt, twardość butli, zdecydowanie na plus tej młodej polskiej marki. A co za marka? Toż to słak. No i co mogę powiedzieć? No Iron ma tutaj podwójną etykietę, dlatego przebija duża szpara, o której wcześniej Wam mówiłem, jak chodzi o to, której ja nie lubię. Tutaj mamy mniejszą i będziemy walczyć o to, żeby była jeszcze mniejsza. Więc tutaj jak chodzi o same detale. Ale co mamy w środku, bo to jest, moi drodzy, najważniejsze. A więc na live od razu odkręcamy, zobaczymy, jak chodzi o zapach, bo to podstawa. Zawsze śmierdzą. Moi drodzy, czysty kwas. Wali okrutnie. Po prostu obrzydliwość, kwas, jaja, jajami, kwasem poganiają, o tak powiem, więc dramat ludzki. Co my tutaj mamy? Hop. Piękny zapach, owocowo-pomarańczowy, jaja są zabite, melduje. Więc można powiedzieć, pierwsze początkowe strzały, pełna detronizacja, cenowa. Dla mnie wyglądowa, może nie dla każdego, ale cenowa, zapachowa. A przechodzimy zatem do samego działania tych dwóch produktów. I walimy, moi drodzy. Tasiemka była, ale się zmyła, więc ja sobie tasiemkę już odpuszczam. Nasz Deiron idzie na prawą stronę. I zobaczymy, jak tu się pryska, jak oni pryskają. Bo przestrzelę sobie go tylko delikatnie na prawą stronę. Jest bardzo fajnie, hop. Delikatna mgiełeczka. I spójrzcie na tą żalowość. Zobaczcie na tą żalowość. Ja przeciągam tutaj palcem. To wszystko stoi. Tu nic nie spływa, więc jest petarda. I do połowy walę na ostro. Bardzo delikatną mgiełkę powoduje ten opryskiwacz, więc nie dziwcie się, że tutaj jest kilka, można powiedzieć, strzałów, teoretycznie więcej, a realnie zdecydowanie mniej tego produktu idzie. No i teraz Ironik na lewą stronę. Tam już, och, na tej tarczy się dzieje. A Ironik, jak on tutaj będzie się prezentował? Rzadszy będzie chyba. Przestrzelmy go tylko, on. Woda. Spójrzcie, co się dzieje. To jest po prostu czysta woda. Zapewne zacznie szybko reagować, bo to woda. No to nie ma co się dziwić. No moi drodzy, woda. Bardzo prosta w produkcji dla mnie formulacja, jak chodzi o tematy wodne. Przyspieszyłoby mi to po stokroć, o wiele lepiej by mi się pracowało. Mało tego, o jak ja bym zaoszczędził, jak ja bym tutaj nie musiał dawać nut zapachowych i kombinować z innymi elementami. Ale to, co widzicie, no to bardzo fajnie. Tutaj sobie krwawi, coś tutaj sobie spływa, ale u nas macie te konkretne pierdzielnięcie. Zobaczcie, co tutaj się dzieje, jak chodzi o formę żelową i pełną koncentrację tego. Zobaczcie, ten kolor purpury jest tutaj niesamowity. Jest bardzo, bardzo, bardzo skondensowany, jest bardzo, bardzo silny, jak chodzi o to. No, można powiedzieć, między tymi produktami aktualnie jest przepaść. Tutaj jak najbardziej, ja już widzę, tu jest też ten kolor w tych miejscach. Przepięknie on tutaj wygląda. Więc mamy tutaj siłę bardzo porównywalną. Aczkolwiek, no tutaj mamy naprawdę dużo ciemności. To jest po prostu aż
tak skondensowane, no nieziemsko, no co tutaj będę mówił. Zaraz ktoś powie, że ja przesadzam, bo moje. Nie, moi drodzy, po prostu ten żel powoduje, że on działa punktowo, a tutaj ten środek powoduje, że on działa, że jakby rozlewa się i ten produkt po prostu spływa do dołu po całości, rozciągając tą łunę. A tutaj mamy potężną kondensację, tak, jak chodzi o działanie, czyli mamy formulację, która działa odpowiednio w danym miejscu. Teraz pokazuję Wam, jak to będzie działać również na tej, na tym ramionku. I widzicie nawet ten żel tutaj, przesadzenie przestrzelone, on bardzo wolniutko spływa. I teraz tutaj zaczyna już wysychać, tego produktu nie ma tutaj. On zostaje jeszcze tu już przesycha, wcześniej jak barło marso, a u nas dalej działa, moi drodzy. I to jest ta przepaść, moi drodzy, technologiczna, to jest ta przepaść zapachowa, to jest ta przepaść wyglądowa. Zobaczcie, rzućcie okiem teraz, z daleka, jak to się tu pięknie prezentuje. Nie ma podjazdu. Produkt tańszy o 25 zł. Produkt z możliwością rozcieńczenia 1 do 1. I moi drodzy, to nie jest reklama. Bo tu nie ma co reklamować. Macie żywe testy i tak będziemy robić detailing MMA z wszystkimi produktami topowych, światowych marek zagranicznych. Będziecie mieli zestawienia i będą konkretne porównania. Dla mnie temat jest zaorany. My to spłuczemy. Niezależnie od tego, czy CarPro tak samo czyści jak nasz, czy my tak samo jak CarPro, jakie to ma realne w tym momencie znaczenie. 25 zł różnicy. Zapach jaj w stosunku do petardy owocowej. Kozacki wygląd dla mnie zewnętrzny, jak chodzi o butle, twardość, dopięte rzeczy. Krwawienie po naszej stronie aktualnie, spójrzcie. Kosmos. Ja nagrywam dla Was, moi drodzy, na live. Nas się dopiero, można powiedzieć, rozkręca i napędza. I ta żelowość jest przekosmiczna. Więc nie ma tutaj jakiegokolwiek podjazdu. Macie produkt, tak jak mówiłem, tańszy, żelowy, o zajebistym zapachu, zajebistym wyglądem i z zajebistym stylem, że tak powiem, zrobiony. I to jest to, nad czym my czuwamy i nad czym trzymamy pieczę i będziemy napierdzielać do, że tak powiem, do zgonu. I tak oto pierwszy produkt został zaorany i zdetronizowany i nie ma podjazdu i będziemy tak orać dalej. A teraz idę po myjkę, spłuczemy, ale to już realnego znaczenia nie ma. Jeżeli uważacie inaczej, napiszcie w komentarzach. A więc czas na skukanie minęło, och, nie wiem, nawet 12 minut. Kupa czasu. Moje okulary całe mokre, moi drodzy. Poziom mycia taki sam dla dwóch środków. Tutaj mamy klej, który był, jest do usunięcia, jak chodzi o klienta, ale tak samo mamy jeszcze zabrudzone ramiona i po CarProku, i po Deironie Swag, tak jak widać, jest to porównywalne. I teraz tak naprawdę raz jeszcze powinniśmy wjechać pędzelkiem i wyczyścić to już konkretnie manualnie, dlatego że to była tylko forma, może być takiego pre-washu. I na tym samym poziomie mamy czyszczenia produkty. Proszę. Żeby nie było, to jest klej. I tak się kończy pierwszy odcinek Detailing MMA. Wjeżdżamy z kolejnymi testami i będziemy robić każdy produkt z osobna. Do zobaczenia do kolejnych odcinków. Siemaneczko, cześć, detailingowe świry.